Yo, witam was wszystkich bardzo gorąco. Dzisiaj słuchajcie znowu na sportowo. Na pewno każdy jeszcze ma w pamięci wspaniałą olimpiadę w Rio de Janeiro. Ale nie bójcie się, bo jest jeszcze coś takiego jak paraolimpiada. Wspaniała inicjatywa. Bardzo się na nią cieszę. Natomiast doszły mnie słuchy, że jednak jest pewien problem, mianowicie problem dopingu. Organizatorzy również mają podejrzenia, że doping może się pojawić właśnie na paraolimpiadzie. No bo przecież, kochani, wyobraźcie sobie, jak inaczej wytłumaczyć fakt, że jeden z paraolimpijczyków w kwalifikacjach prawie pobił rekord naszej wspaniałej Włodarczyk. Ja gratuluję, ja się cieszę, ja tego nie kwestionuję. Rodzi się tylko jedno pytanie. Jak on tą cholerną kulę rzucił zębami? No nic, kochani. Dziękuję wam za uwagę na sportowo. Widzimy się niedługo. Trzymajcie się, pozdrawiam. Dziękuję.